Witam serdecznie, to Skuridat i kolejny odcinek z serii Biły sobie czołgi. Bohaterem tego odcinka jest VK4502B, 9-tierowy czołg ciężki w drodze do Mausa oraz Foch, w którym gra w Soezę oraz ISU-152, który prowadzi Ludzik 8. Bitwa standardowa na mapie linia Zegfrida. A jak to będzie, to się okaże. Za chwilę. Na mapie też wszystko jest zielone pole dla medów, miasto dla ciężkich czołgów oraz góreczki, gdzie mogą się pokampić trochę te deki. Oczywiście jadę fałką do jedynego słusznego miejsca dla tego czołgu, czyli tutaj, gdzie teraz T-44 wjeżdża, gdzie można sobie wjechać, skontować pancerz, schować przednią płytę i bić do woli wrogie czołgi. Niestety na początek źle skontowałem. Jeden strzał wszedł, ale to tylko jeden taki początek przy ustawianiu się. No i czekam na wymianę. Komend dostaję. Wyjechał. I strzela. Budynek. No i czekam na jego wyjazd. I się doczekałem. Strzał i chowamy się. Pokazuję boczek. Odbity pocisk, o jest Foch, który mi ściągnął gąsienicę. No, myślałem, że Super Pershing gdzieś jest po drodze, ale nie. O! Black Prince radośnie przejeżdża przez ten przejazd. IS-8 trafia Fisa. Super Pershing ładnie dostaje w boczek i od razu podpalenie. Ale się zgasił po chwili. No, wystarczająco długiej chwili, żeby dosyć dużo HP mu zeszło. Zdaje mi się, że za mną IS obrywa. Strzał w ciemno, a nóż będzie tam. Super Pershing jeszcze. Się robi tutaj nieciekawie. No ale jeszcze strzał Fisa 8. Po prawej strony tutaj chłopaki cisną naszych. Targi 2 niestety, ale tylko gąska. Tutaj poniżej średniej, gdy już Fis 8 mógł paść, to niestety tylko 25 HP mu zostało. No ale wymiana dla mnie jak najbardziej dobra. Dobra, ale tu trzeba zmienić pozycję. Bo mnie tu będą flankować zaraz. Z dobrym skutkiem. Skontujemy. I odbity pancerz. Odbity pocisk od pancerza oczywiście. Niestety tylko gąska. Nie zdążę przeładować, żeby go trafić. No i widać, chłopaki szybko wycofują. Spróbuję jakoś to wykorzystać. Jest. Piękny strzał, 511 w Black Prince'a. Potężny pancerz z przodu ma, ale jednak wchodzi ładnie, nawet pod takim kątem. A Cemle tutaj ładnie zjechał z drugiej strony i fo i Luzika załatwiło. No i tyle z mojego plutonu. Jest Komet. Ale uciekł. Dobra, gdzie jest ten IS-8? O, ale jest E50.
Jest strzał niecelny. Albo rykosze, bo był dość duży kąt. Jest Black Prince, strzał bez przycelowania i tylko gąska. Tu AC 48, poszczę się, trafiło mnie pięknie. Magazyn, tutaj gąska, no ale ich 8 pada. AC nie przebija mnie na szczęście, ale ja już tak. Uhuhu, te 3-4 trafił mnie z podpaleniem. Silnik padł, na szczęście. Szybka reakcja. Od tego czasu na niemieckich czołgach raczej już automatycznie używam gaśnicy. Może trochę droższa, no ale nie zawsze się używa. Praktycznie od razu gasi. JS-50. No też się doczekało swojego pocisku ode mnie. Typ 59 i Su-14-2 zostało. Typ załatwia T-54, a to ciekawe. Niestety nie zdążę już tam dojechać z rozwalonym silnikiem. Mamy szansę na to. O, ale jeszcze typa ściągnęłem. Ładnie. No i koniec bitwy, bo artery już rozwalili. Tutaj dostałem aspon celnego, dostałem tutaj 149 tysięcy zarobku z premium. Stalowa ściana, no to oczywiste. Czołg taki w mieście to robił masakrę. I 6000 damage'u, 5 kili. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na mój kolejny odcinek.